Moja przygoda z muzyką zaczęła się od gitary. Pamiętam, że tata miał gitarę w domu i na niej nie grał. Zawsze ją brałem i brzękoliłem jako dziecko, aż w końcu zapisał mnie na lekcję gitary klasycznej. Gitara klasyczna mnie nie pociągała, bardziej chciałem grać na gitarze elektrycznej, na której pamiętam później w gimnazjum dużo grałem. Jak skończyłem gimnazjum, poszedłem do liceum, trafiłem w zasadzie przez przypadek do szkolnej orkiestry dętej, gdzie zacząłem się uczyć grać na gitarze basowej. Z tej orkiestry dętej trafiłem do innej orkiestry, gdzie grałem na tej gitarze basowej, a przy okazji zacząłem grać na tubie. Instrument, jakim jest tuba, składa się z ustnika i z gąszcza rurek. Te rurki można otwierać bądź zamykać klapami. Największym i ostatnim elementem tuby jest czara, z której wydobywa się dźwięk niczym z głośnika. Na tubie gram już 10 lat. Koncertowałem na niej m.in. w Chinach, we Francji, Włoszech czy Hiszpanii. To nie tylko muzyka, ale też kawał zwiedzonego świata.